30 kwietnia mija termin na rozliczenie podatku dochodowego. Do tego czasu należy wysłać je do Urzędu Skarbowego. Przypominamy, o czym należy pamiętać przy rozliczeniu PIT-u. Podstawowa, najważniejsza informacja. Osoby, które rozliczają się z umowy o pracę, z umowy zlecenia, o dzieło, emeryci, renciści, te osoby tak naprawdę nie muszą nic robić, ponieważ usługa Twój e-PIT już wypełniła za nich zeznanie podatkowe. I nawet jeżeli się ci podatnicy nie zalogują do tej usługi, Urząd Skarbowy po 30 kwietnia zatwierdzi za nich te zeznanie podatkowe. Ale warto to zrobić, jeśli przysługują nam ulgi. Te należy wprowadzić samodzielnie. Podobnie jest z przekazaniem 1,5% na organizację pożytku publicznego. Jak się zalogować do tego e-Urzędu Skarbowego? Jak skorzystać z tej usługi Twój e-PIT? Najprościej przez profil zaufany ePUAP lub przez mObywatela albo przez swoją bankowość elektroniczną. E-Urząd Skarbowy już stał się taką bardzo kompleksową usługą. On już jest, żeby ten e-Urząd Skarbowy już był taki w formie dwukanałowej, tak? To trzeba najzwyczajniej potwierdzić zgodę, wyrazić zgodę na e-korespondencję. Jeżeli chcielibyśmy, ubiegamy się o jakieś zaświadczenie o dochodach, o niezaleganiu, chcielibyśmy sprawdzić swój stan rozliczeń podatkowych, to warto tą właśnie zaznaczyć po prostu zgodę na e-korespondencję, żeby Urząd Skarbowy mógł się z nami w tej formie elektronicznej też skomunikować. Wprowadzonym udogodnieniem dla podatników jest także nowy telefoniczny model obsługi klienta. Od stycznia prowadziliśmy pilotaż w nowej obsłudze telefonicznej klienta. Teraz już od 2 kwietnia już ta usługa weszła na stałe. Polega ona na tym, że do wszystkich urzędów na Dolnym Śląsku obowiązuje jeden numer telefonu. Nie musimy już wyszukiwać po stronach internetowych do danego urzędu skarbowego numer telefonu. On jest jeden dla wszystkich urzędów skarbowych na Dolnym Śląsku. Może ja go przytoczę, to jest numer 22 460 59 93. I pod ten numer dzwoniąc, z konsultantem załatwiamy swoją sprawę. Echo 24, Oliwia Stasiak.